Wow, jakie wspaniałe torty! Jaki ogromny ma Monika! Tak, mój tort jest naprawdę super! A co to za maleństwo? Biedny Zak! Dziś zdecydowanie nie masz szczęścia! Przestań się ze mnie nabijać, a masz! Moja zemsta będzie natychmiastowa, proszę bardzo! O nie, to moje ciasto! Ej, przestańcie! Zachowujecie się jak małe dzieci! O, spójrzcie! W środku tortu jest jakiś guzik! Ciekawe, co się stanie, gdy go nacisnę. Co to za dźwięk? Co się dzieje? Wow! Gdzie my jesteśmy? Spójrz, Zak, masz nową koszulkę. Jaka mała Fanta. Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną Fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją Fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super. Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny. Oj. Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika, wszystko wypiłaś. Teraz moja kolej. Uwielbiam Fantę. To jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, Zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au! Co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją Fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie, udało się. Oj, Wendy. Przepraszam, nie chciałem. Teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł. Odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. O nie, skończyło się? Tak szybko? Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I... oj, utknęła. O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało.
Nie waż się kraść moich lodów, jasne? No dobra, to popatrzę, jak jej jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki, Zak. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne. Nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy. I jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. A, i to bolało. No koniec. Trzymaj się, koniku. Właśnie tak. A masz? A masz? O, co tam mamy? A oto i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super, dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak! Jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. O tak, a masz, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skittlesach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skittlesów. Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. Guma w butelce po napoju gazowanym? To niezwykłe. Szkoda, że porcja jest taka mała. A ja mam szczęście, jestem zadowolona. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Nie wierzę własnym oczom. Spójrz na porcję Betty. To totalny odlot. Podoba mi się taki początek. Chciałabym być na twoim miejscu. A tobie, Mary, szczerze współczuję. Oczywiście marzyła mi się większa porcja, ale ta też wygląda okej. Mam nadzieję, że jej smak mnie nie zawiedzie. Jak fajnie się ciągnie. Podoba mi się, chcę więcej i więcej. Ta guma jest taka miękka, łatwo można z niej zrobić balony. O, butelka już jest pusta. Kurczę, ja dopiero się rozkręciłam. No więc wyliczę całą butelkę. Najważniejsze to niczego nie ominąć. No, od razu lepiej. Teraz można wyrzucić butelkę. Fuj, dlaczego wepchała się do ust? Ona jest brudna. Dla takich balonów jak ten. Twoja kolej, Jess. Masz rację, Betty. Zasiedziałam się. Czas działać. Zobaczcie, jak zabawnie guma wygląda z butelki. Ojej, jaki bogaty smak. Nie spodziewałam się tego. Spróbuję nadmuchać balona. To naprawdę proste. Mary nie kłamała.
Potrzebuję dokładki. Chcę nadmuchać największego balona. Będę potrzebowała do tego wszystkiego, co jest w butelce. Przeżuję to porządnie i spróbuję jeszcze raz. Patrzcie, jaki ogromny balon! Ojej, nic nie widzę. Kto zgasił światło? A może to guma zasłania mi widok? Jesteś taka zabawna, Jess. Nie widzę w tym nic zabawnego. Jak mam się tego pozbyć? O, udało się. Przestańcie się śmiać. Betty, twoja kolej. Masz rację. Będę musiała się naprawdę mocno napracować, żeby wycisnąć tę gumę. Dobra, nie udaje się, ale nie poddam się. Położę butelkę na bok i dam jej porządny wycisk. To działa! Spójrzcie, z butelki wychodzi guma. Jeszcze tylko jeden ostatni cios. A może by tak zrobić masaż tej butelce? Betty, oddychaj, musisz się uspokoić. Jestem teraz całkowicie spokojna, bo mi się udało. Spójrzcie na to. Guma tak apetycznie się ciągnie. Czas jej spróbować. Smakuje bosko. Nie na darmo tak się starałam. Mam nadzieję, że porcja wystarczy mi na długo. Nie mogę się zatrzymać. Czekamy na balona, do dzieła, Betty. Spójrzcie. No i co o tym sądzicie? Myślę, że idzie mi świetnie. Co się dzieje? Nie mogę ruszać rękami. Przykleiły się. Pobiłaś mnie w byciu niezdarną. Gratulacje. Jeśli nie masz nic przeciwko, spróbuję twojej gumy. Ja też. Co to jest? Wygląda jak mały balonik. Nigdy nie widziałam tak malutkich baloników. Ojej, nie wierzę własnym oczom. Ja zdecydowanie mam balona. Podoba mi się. Jess, a co to jest? To ogromny balon. Ledwo mogę go objąć ramionami. Niewiarygodne. Czy to w ogóle możliwe? Boli mnie patrzenie na tak ogromne porcje. Lepiej zajmę się swoją. Wow. W środku jest czekoladowy cukierek. Patrzcie, możecie mi zazdrościć, bo takiego nie macie. Po prostu rozpływa się w ustach. Nadzienie też jest świetne. A co wy macie? Chyba nadszedł czas, by się dowiedzieć. Jess, ja będę następna. Widzisz? Mówiłam ci, że teraz moja kolej. Ciekawe, co tam jest. Czas zaopatrzyć się w igłę i to sprawdzić. Na pewno też dostałam coś smacznego. Fu, co to ma być? Moja twarz jest cała brudna. Zaraz kichnę. Rozumiem, w balonie była mąka. Nie podoba mi się taka niespodzianka. Wielka szkoda. Nie wygląda to zbyt smacznie. Betty, możesz coś z tym zrobić? O co ci chodzi, Mary? Ubrudziłaś mnie, spójrz. Okej, nie martw się, zaraz to naprawię. Tak jest znacznie lepiej. W sumie ta rzecz też mi się przyda. To na pewno. Właściwie to przydałaby się nam kąpiel. Później, teraz kolejna Jess. Wow, w moim balonie jest coś fajnego. Czuję to i zaraz to zobaczycie. No to jedziemy. Cukierki! Wiedziałam, wiedziałam, że mi się poszczęści. Łapię Mary. Pyszne. Jak miło, że słodycze doleciały i do nas. Co wy sobie myślicie? To moje smakołyki. Dobra. Właśnie tak. Dzięki słomce wszystko to szybko zjem. Najważniejsze, żebyście wy nic nie dostały. Ej, Jess, co ty robisz? To nie fair. To bardzo fair, to moje jedzenie. Co za chciwuska. Pyszności. O nie! Powiedzcie mi, że śnię. Niestety, papryczka wygląda na prawdziwą. Przynajmniej twoja papryczka nie jest taka duża, a moja doprowadza mnie do szału. Spójrzcie tutaj. Wszystkie macie szczęście w porównaniu do mnie. Nigdy nie dam rady tego zjeść. Wy zaczynacie. Odmawiam. Dobra, dam wam dobry przykład. Na szczęście ta papryczka nie jest taka duża. Można ją zjeść za jednym zamachem. O rany, i tak jest ostra. Taka porcja wystarczy, żeby poczuć ostrość. Uff, już jest dużo lepiej. Zawsze trzeba mieć pod ręką lód w razie takich sytuacji. To mnie jeszcze bardziej przeraża. Trzymaj się, Betty, wierzymy w ciebie. Dobra, postaram się spełnić wasze nadzieje. Choć przyznaję, że nie będzie łatwo. Postaram się jak najszybciej rozprawić moją papryczką.
Myślę, że nie będę tego przeciągać. Jak na razie nie jest źle. Nie chcę cię straszyć, ale z twoich uszu wydobywa się dym. Zaczyna się! Chyba wyciągnęłam zbyt pochopne wnioski. Muszę natychmiast wypić trochę wody. O tak, to działa. Jest coraz lepiej. Dzięki, Jess. Wygląda, że została tylko jedna osoba. Życzymy Mary powodzenia. Naprzód. W razie czego woda w pogotowiu? Szczerze mówiąc, to mnie wcale nie uspokaja. Ale nie mam w zwyczaju się poddawać. Muszę to zrobić jak najszybciej i zapomnieć o tym, jak o złym śnie. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem. W ogóle nie czuję ostrości. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. O nie, chyba się zaczyna! Moja twarz płonie! Chyba sama zaraz stanę w płomieniach. Potrzebuję pomocy! Natychmiast! Uwielbiam zabawy z wodą. To takie fajne. Dziewczyny, czy mnie słyszycie? Pospieszcie się i dajcie mi trochę wody. Nie mogę oddychać. Już za późno. Co to za hałas? Chyba trochę za bardzo zajęłyśmy się zabawą z wodą. Trzeba teraz ugasić Mary. No nareszcie. Myślałam, że się nie doczekam. Co wam zajęło tyle czasu? Chociaż teraz to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że jest okej. Jakie niezwykłe brownie. Uważam, że wygląda naprawdę uroczo, zupełnie jak moje ulubione Huggy Wuggy. Co za rozmiar, pełnowartościowy tort. To właśnie nazywam tortem, a wy macie jakieś żałosne podróbki. To niesamowite, nie mogę uwierzyć, jakie mam szczęście. Stójcie! Ja tradycyjnie zaczynam, bo mam najniższą porcję. Wiecie co? Nie jestem wcale zawiedziona. Wygląda naprawdę ładnie i świetnie pachnie. Wow, jaki słodki krem. Jest pyszny. A biszkopt jest taki delikatny. Idealne połączenie. Nie mogę przestać. Zjem go do ostatniego okruszka. Proszę, pospiesz się, Jess. Już mi ślinka leci. Nie przeszkadzaj mi się nim cieszyć, Betty. Dobra, gotowe. Skończyłam. Super, twój niebieski język będzie cię przypominał o tym brownie jeszcze przez długi czas. Twoja kolej, Mary. Chyba lepiej użyć do tego noża i widelca. Zaczekajcie chwilę. Czyli muszę pokroić mojego Huggy Wuggy? Ale nie mogę. On jest taki piękny. Ale wiem, co zrobić. Myślę, że zacznę od spróbowania kremu. Jest świetny. Jess miała stuprocentową rację. Będę kontynuować. Będę po prostu zlizywać krem po bokach. Obawiam się, że to trochę potrwa. Może zjesz cały tort? Mary, słyszysz mnie? Nie mogę już dłużej czekać. Pospiesz się! Dobra, przepraszam, ale muszę to zrobić. Musiałam to jakoś przyspieszyć. Coś mi się przykleiło do oczu. O, to oczy mojego Huggy Wuggy. O nie, ciasto jest zniszczone. Dobra. Jakie to jest pyszne! Już dawno powinnam była spróbować całości. Nie wiem, dlaczego tak zwlekałam. Widzisz? Dobrze, że ci pomogłam. No w końcu moja kolej. Jak długo na to czekałam. Chcę postawić świeczkę na moim torcie. To stworzy imprezową atmosferę. Spójrzcie, jaki jest piękny. Najwyższy czas, żebym pomyślała życzenie. Najlepszego, Betty! Dzięki! Bardzo się cieszę, że wszyscy tu jesteście. A, tak, prawie zapomniałam. Muszę was poczęstować moim tortem. Proszę. Każdy dostanie kawałek. Nie będę żałować moim przyjaciołom. Sobie też muszę trochę zostawić. Ale boję się, że jak tak dalej pójdzie, to nie zdążę skosztować mojego ciasta. Już nie mogę się doczekać. O nie. Tego właśnie się obawiałam. Został tylko jeden kawałek. Dobra, muszę się zadowolić tym, co mam. To wspaniałe, jak mogłam to wszystkim rozdać. To było głupie z mojej strony. To najsmaczniejsze ciasto, jakie kiedykolwiek jadłam. Szkoda, że tort się tak szybko skończył. To jeszcze nie koniec, mamy dla ciebie prezent. Bardzo dziękuję, dziewczyny, to takie słodkie. Co to jest? Ojej, to Huggy Wuggy. Wow, zatrzymam go jako pamiątkę. Uwielbiam was, dziękuję. Co jest lepsze? Duża porcja czegoś ohydnego czy malutka porcja słodyczy? Napisz swoją odpowiedź w komentarzach, jak tylko obejrzysz nieudane kadry z nagrań. Czas się pożegnać. Do zobaczenia w kolejnych challenge'ach.